Cześć, tu Jan Hirt ze Sudal Quickstep i zapraszam na Tour de Tour. Witam Was serdecznie, studio Tour de Tour, dziś gościnnie w Art Boys Studio, a moim gościem jest Wojtek Szczepanik, witam Cię. Witaj Adam, witaj, dobrze Cię słyszeć i widzieć na żywo. No, bo słuchałem Cię dzisiaj 5 godzin, tak, ja ale prosto, widzę Cię pierwszy raz. Prosto ze studia, słuchaj, piękny etap dzisiaj, piękny etap, piękna czasówka, zastanawialiśmy się, tych pytań było kilka dzisiaj, czy wygra Ganna, to było pierwsze pytanie, sam Filip Poganna mówił, że trudno patrzeć optymistycznie, jak się rywalizuje z Tadejem Pogaczarem, no ale okazuje się, że tego Tadeja Pogaczara też można pokonać. Oczywiście można pokonać, ale był taki moment, że myślałem, że Ganna już jest zagrożony, natomiast pojechał bardzo dobrą czasówkę i pojechał równo, mocno. Zrobił swoje u siebie, więc Włosi się cieszą. Dokładnie, dokładnie. Brakowało mu, że on już od 2021 roku nie wygrał etapu na Giro. Miał tych 5 czasówek wygranych, 6 etapów, no ale tej 6 mu bardzo brakowało. Także ja się bardzo cieszę, że ten etap tak się skończył, a Pogaczar do pewnego momentu, tam gdzie był ten bardziej jego teren, gdzie było bardziej technicznie, gdzie było parę tych krótkich podjazdów, jechał równo z Ganną. No ale jednak później, kiedy już przyszedł ten moment, wiesz o czym mówię, Wojtek jest mistrzem świata w Gran Fondo, w Mastersów, też jeździ na rowerze. Swoją drogą to przykład, kolejny przykład człowieka, który z nart przesiadł się na rower, z tym, że nie ze skokowych, a ze zjazdowych. Tak. I nie w strome góry, tylko bardziej w pagórki. Bardziej w pagórki. Ale tak, ale już później, kiedy ten Ganna się rozpędził, no to widać było, że jedzie po swojej i widać było, że ten Tadej Pogaczar, przecież ten zegar nas zmylił w pewnym momencie, jak się tam te 14 sekund pokazało, a się okazało, że to jest pomiar czasu. I ja myślę, że w sumie dobrze, bo no, ludzie też potrzebują człowieka, to znaczy ludzie potrzebują zobaczyć, że ten Pogaczar czasem jest do pokonania, że to nie jest maszyna, to jest ekstraterrestrial, ale jednak, no jednak można z nim powalczyć. Już to by była przesada, jeżeli Pogaczar wygrywa ze specjalistą od czasówki na jego terenie, więc fajnie, że w końcu mamy czasowca na czasówce, a na Pogaczara czekamy jutro. Tak, dokładnie. I myślę, że dla Ganny to też no, spadła pewna presja. No, on jeździł ostatnio, on sam mówił, on się nie mógł odnaleźć, on nic w tym roku nie wygrał. Przegrał na Tirreno Adriatico czasówkę. No gdzieś ciągle czegoś brakowało. To pierwsza czasówka, on też się spodziewał, że ją wygra tak naprawdę na tym Giro i pojechał dobrze, pojechał bardzo dobrze, no ale Pogaczar pojechał jeszcze lepiej. Natomiast tutaj ma wreszcie ten swój etap Filippo Ganna, bardzo się cieszę. Kilku innych kolarzy, no biedny Sheffield, który jechał na świetny czas, ale się wywrócił niestety. Ze swojej winy tak naprawdę, bo tam się nic się nie wydarzyło. To nie była kwestia nawierzchni czy czegokolwiek innego. No po prostu popełnił błąd. Błąd, po prostu jego błąd. Natomiast młody chłopiec, więc młody chłopak jeszcze musi pracować nad doświadczeniem. Ale bardzo dobra czasówka na przykład Arensmana, który rzeczywiście awansował w górę o 4 miejsca. No oczywiście świetna czasówka Pogaczara, który powiększył jeszcze przewagę w klasyfikacji generalnej. No to rzeczywiście przed tym etapem królewskim tego wyścigu ta przewaga wydaje się być bardzo bezpieczna. No i oczywiście Geraint Thomas, stabilny przede wszystkim i w swoim tempie. On jest stabilny, tak. Nie wszyscy to lubią, bo niektórzy mówią, że on nudno jeździ, że to właściwie ten Geraint Thomas on tak jedzie, tak wymęcza te swoje miejsca, no ale to trzeba mieć klasę i trzeba mieć nogę, żeby tak jeździć. Nie uważasz, że Pogaczar trochę oszczędzał się przed jutrem? Nie dał 110% z siebie? 110 nie dał, dał 100, tak. Ale myślę, że 100 dał. Ja myślę, że on jechał jednak na całość, że oczywiście, że on miał w głowie te kolejne etapy, bo teraz będziemy mieli całą sekwencję bardzo trudnych etapów, tych najtrudniejszych etapów na Giro, ale myślę, że to 100% jechał i ja myślę, że on gdyby mógł ten etap wygrać, to on go chciał wygrać. Okej. Ja myślę, że po prostu nie mógł, natomiast rzeczywiście no na pewno miał to gdzieś z tyłu głowy, zresztą podobnie jak Geraint Thomas, podobnie jak Martinez, no oni wszyscy muszą gdzieś myśleć o tym, że jednak te góry teraz nadchodzi ta najtrudniejsza część wyścigu. I rzeczywiście, no jak teraz w generalce Pogaczar ma przewagę 3 minuty 41 sekund nad Thomasem, Martinez spadł na trzecie miejsce i traci 3,56, jeszcze większe straty O'Connora, który też pojechał dzisiaj dobrą czasówkę pojechał Tiberi, też ten młodziak włoski, naprawdę no Włosi mają cały czas nadzieję, że będzie wielkie tury wygrywał. I myślę, że udowadnia, że jest coraz lepszy. Czekam na ten etap kolejny, bo tam to się wszystko nam wyczyści. Tam będziemy mieli rzeczywiście góry. Ale Ben O'Connor się trochę zbliża też do podium, więc jutro będzie walka. Się wszystko... Za plecami Pogaczara będzie walka, bo ja jestem cały czas przekonany, że Pogaczar ten wyścig wygra. Chociaż tak mnie zapytałeś nawet wcześniej już, czy może mieć dzień słabości. Może. Może. To jest człowiek.
No sam to wiesz, jeżdżąc, trenując. No przychodzi taki dzień, kiedy nic nie idzie. Coraz starszy, coraz bardziej doświadczony, ale zawsze jesteśmy tylko ludźmi. Tak jak dzisiaj powiedziałeś, Pogaczar był tylko człowiekiem dzisiaj. Natomiast nie, problemy żołądkowe może mieć cokolwiek. Wszystko się może wydarzyć. To, co widzieliśmy wczoraj na etapie, porwie się gdzieś peleton, nagle będzie z tyłu, coś się, wiesz, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Oczywiście, że tak, mamy jeszcze ponad tydzień wyścigu. Natomiast myślę, że z formą, jaką ma, powinien ten wyścig wygrać, ale za jego plecami się dzieje i dzieje się na każdym etapie i to widać. Tam jest walka i tam będzie walka. Ja myślę, że naprawdę ten bardzo długi etap, 222 kilometry, prawie 6000 metrów przewyższenia, to będzie walka, myśli, zaczyna się od razu od podjazdu, pójdą jakieś ucieczki, ktoś jakąś stację przekaźnikową będzie chciał wysłać, wiesz, no naprawdę myślę, że jutro się będzie działo, ale też myślę, że jutro Pogaczar będzie chciał zakończyć ten drugi tydzień, po prostu taką pieczęć postawić na koniec. Z przytupem. Tak, dokładnie. Mamy jutro 3 duże podjazdy, tak? Właśnie i między innymi dlatego nasze spotkanie, że ty jeździłeś niedawno, tak, te podjazdy, znasz tam te tereny bardzo dobrze. Tak, w zeszłym roku akurat spędziłem na Passoeira, dokładnie w hotelu naprzeciwko mety 2 tygodnie, więc znam bardzo dobrze te podjazdy. Czyli kończymy w Livigno na Motolino, na szczycie, najwyższy punkt, gdzie można mieszkać w tej okolicy. Natomiast po drodze jeszcze to, co ważne, mamy Mortirolo, słynne Mortirolo, które jest kosmicznie strome. Akurat podjeżdżają od strony łatwiejszej, ale za to jest bardzo trudny techniczny zjazd. Ten zjazd prowadzi przez las po dziurawej drodze. Chyba, że organizatorzy to szybko zmienili. Już było parę nowych asfaltów wkładzionych na natomiast na z tego, co pamiętam, przynajmniej w zeszłym roku, ten asfalt był bardzo dziurawy, wąski, niczym ścieżka rowerowa, kręty i momentami po 20%, więc pytanie, czy tam ktoś będzie ryzykował, atakował, raczej nie. Postawią na bezpieczeństwo, ale wszystko się może zdarzyć. No, jeżeli będzie tam ucieczka, to będą starali się jak najsprawniej i sprytniej zjechać. Może być ciekawie. Tak, no też zobaczymy, jaka będzie pogoda w górach. Ona się lubi zmieniać, a jednak oni będą dosyć wysoko jutro wyjeżdżać i to będą prawie 2000 metrów już na Mortirolo, a potem wyjeżdżają jeszcze wyżej. 2200 finish. Tak. Natomiast potem z Mortirolo kolarzy zjadą do Bormio. I z Bormio będą wspinać się przez Izolację i przez Passo Foscano. Tak. Długi podjazd, szybki podjazd, ale nie jest stromy, więc uważam, jeżeli tam by była grupa, to ciężko będzie tam zaatakować. Ja podejrzewam, że jeżeli będą ataki, to głównie wszystko się będzie działo na Mortirolo, a końcówka już pójdzie w tej grupie, która się selekcjonuje wcześniej. No, to tym ciekawie, bo będziemy mieć wcześniej emocje. Zresztą ja się spodziewam, że ten podjazd na początku już może sprawić, że tam już się to wszystko troszkę porwie. I później mamy Colle San Zeno. Też znasz ten podjazd? Tak, znam podjazd. Jaki to jest podjazd? Nie aż tak często. On jest momentami stromy, natomiast nie jest tak jak Mortirolo. No, Mortirolo jest stricte dla górali. To jest olbrzymie nachylenie. Nie jestem w stanie teraz danych przedstawić, natomiast... No tam tego mierzonego odcinka jest 12 km 600 metrów, 7,6 średnio i 16 maksymalnie. 16 maksymalnie. Tak. No to ja pamiętam te 16. Trudno było? Tak, jest naprawdę trudno. Czyli tak naprawdę mamy etap od początku, to będzie nie wiadomo, słuchajcie, od początku tutaj może się dużo dziać, te zjazdy, dużo też zależy od pogody, bo jak będzie mokro, jak będzie ścisko, to wiadomo, inaczej się jeździ, inaczej się zjeżdża. Nie wszyscy podejmują ryzyko, nie wszyscy potrafią to ryzyko podjąć. Pamiętasz to Giro, jak Carapaz atakował właśnie na Mortirolo we mgle? Tak, i wszyscy gazety i rękawiczki ubierali na szczycie. Oby tak nie było jutro, natomiast może wydarzyć się wszystko. Także słuchajcie, no to będzie naprawdę bardzo ciekawy etap. Relacja już od 10:15 w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze. Myślę, że warto być od początku. No my z Darkiem będziemy na pewno. Wojtek, myślę, też będziesz oglądał, ja co? Ja oczywiście oglądam. Może nie od 10, ale od 11 jestem z wami. Słuchajcie, a z Wojtkiem dzisiaj spotykamy, żeby porozmawiać właśnie o tej jego drodze. O tej jego drodze z nart do kolarstwa, o dalszych planach, o dalszych
celach, ale to już będzie druga rozmowa. W codzienniku Giro to dzisiaj tyle. Zapraszam was serdecznie na królewski etap Giro d'Italia.